Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Znieczulenie miejscowe to odwracalne zablokowanie przewodnictwa nerwowego w obrębie jednego lub kilku nerwów. Znieczulenie znosi czucie bólu i pozwala wykonywać w określonym obszarze zabiegi lekarsko-weterynaryjne. Znieczulenie miejscowe, najczęściej wykonywane w weterynarii, to znieczulenia nasienkowe, przewodowe, powierzchowne i zewnątrzoponowe. Znieczulenie nasienkowe to wyłączenie przewodnictwa nerwowego przez nastrzykanie pożądanej okolicy środkiem znieczulającym. Na przykład usunięcie guza u zwierzęcia w sedacji, czyli w stanie uspokojenia powodującego niemożność wykonywania przez niego ruchów, ale z zachowaniem czucia i świadomości. Znieczulenie przewodowe to podanie środka znieczulającego w okolice nerwu, np. znieczulenie stosowane w stomatologii przy usuwaniu zębów. Znieczulenie powierzchowne to zastosowanie leku miejscowo na skórę lub błonę śluzową, np. stosowanie spreju z lidokainą na gardło pacjenta przed intubacją lub stosowanie maści z lidokainą na prądzie przed cewnikowaniem. Znieczulenie zewnątrz oponowe to podanie leku znieczulającego do kanału kręgowego w przestrzeń nad oponową. Powoduje to zniesienie bólu we wszystkich nerwach wychodzących z kręgów, do których dostanie się lek znieczulający. Uwaga! Podanie zbyt dużej dawki lidokainy może spowodować znieczulenie ośrodków oddechowych w piersiowym odcinku rdzenia kręgowego i śmierć zwierzęcia. To znieczulenie wykorzystuje się na przykład do wykonania cięcia cesarskiego u krowy. Do najważniejszych wskaźników pozwalających określić, w jakim stanie znajduje się pacjent, należą kontrola temperatury ciała, kontrola liczby i głębokości oddechów, kontrola odruchów ciała powiekowego i rogówkowego, kontrola stopnia wysycenia hemoglobiny tlenem. Przez skórne monitorowanie wysycenia tlenem hemoglobiny wykonuje się za pomocą pulsoksymetru. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.